Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Igor, a to jest ostatni film w tym roku. Tak, postanowiłem zrobić podsumowanie roku 2021, dlatego że wydarzyło się w nim, sądzę, że wystarczająco dużo rzeczy, żeby to zasługiwało na to, żeby to tak naprawdę zaznaczyć. Też zaznaczam to, że ten film nagrywam troszeczkę na spontanie, więc jakbym o kimś lub o czymś zapomniał, albo coś wydawałoby się niespójne, to najmocniej przepraszam, no po prostu mało czasu mi zostało. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym zaznaczyć, to jest to, że w tym roku kanał naprawdę dobrze się rozwinął. W ciągu całego roku 2021 zdobyliśmy ponad 100 tysięcy wyświetleń na filmach, tylko i wyłącznie w tym roku, plus około 600 subskrypcji, za co bardzo dziękuję. Nie sądziłem, że jakby pomimo braku filmów w tym roku, ponieważ było ich 4? 5? Nie pamiętam tak naprawdę, było ich mało. To nadal udało nam się osiągnąć naprawdę dobre wyniki, gdzie tak naprawdę wyniki tylko i wyłącznie z tego roku przewyższają połowę wyników, które zrobiliśmy od czasu założenia tego kanału, czyli ponad 2 lata temu. Przez co bardzo, bardzo Wam dziękuję. Myślałem, że jeszcze do końca tego roku uda nam się dobić 1000 subskrypcji. Niestety się nie udało, brakło nam niecałych 30, więc sądzę, że to dobijemy na początku następnego. Druga część, czyli coś, czego bym kompletnie się nie spodziewał, czyli spora ilość współprac, którą podjąłem z innymi ludźmi. Jak najpewniej niektórzy wiedzą, montuję już nie tylko dla siebie, montuję również innym ludziom. Między innymi pierwszą taką współpracą był użytkownik Miki Dabes, z którym naprawdę świetnie mi się współpracuje. Potem przyszedł Damian O'Driver, między tym jeszcze był Kempa Tracker, no i Marcin Korykowski. Najpewniej możecie ich nie kojarzyć, zwłaszcza tych trzech ostatnich. W sumie Mikiego możecie kojarzyć, ponieważ jest największy z subskrypcjami z tych wszystkich osób, ponad bodajże 40 tysięcy, gdzie jak zaczynałem z nim około rok temu, to by ilość jego subskrypcji wynosiła około 15 tysięcy, więc tam też naprawdę fajnie polecieliśmy, gdzie naprawdę świetnie się z tymi ludźmi współpracowało lub współpracuje, gdzie sądzę, że w następnym roku będzie tych współprac więcej i będą one jeszcze bardziej owocne. Trzecia rzecz, która zasługuje również na wyróżnienie w tym roku, to jest w końcu, po bodajże 2 albo 3 latach, spotkanie się z Dawidem i Bartkiem, czyli tak naprawdę nasz meetup, który Wam podlinkuję gdzieś tam w opisie albo na końcu filmu, albo gdzieś tutaj w karcie macie go. Zajechaliśmy razem z Tobiaszem do Rudy Śląskiej i tam spotkaliśmy się z chłopakami po to, aby razem nakręcić teledysk i tak naprawdę nagrać naszą nutkę. Więc jednocześnie też na tym meetupie nagrywałem mój pierwszy teledysk. No i w końcu w tym roku się to udało, więc pomimo trudności udało się. W tym roku również bardzo, bardzo, bardzo dużo streamowałem. W porównaniu do roku 2020 ilość streamów, które pojawiały się na Twitchu, była horrendalnie większa niż w roku 2020, ponieważ w 2020 pod koniec roku postanowiłem sobie, że chcę więcej streamować, że chcę streamować daily i się to, myślę, że spełniło. No to prawda, był miesiąc wakacje, gdzie nie streamowałem, no i były pojedyncze dni, kiedy nie mogłem, albo faktycznie miałem do tego powód, albo zwyczajnie się nie wyrobiłem. No, rzeczy się zdarzają, ale mniej więcej prawie cały rok codziennie przestreamowałem, z czego jestem bardzo zadowolony, ale na rok 2022 sobie stawiam takie postanowienie, że będę starał się streamować jeszcze więcej po to, aby zbierać tam fanbase, więc jeśli Was jeszcze na Twitchu nie ma, to Was bardzo, bardzo tam zapraszam. I jeszcze nawiązując do streamów, na rok 2022 szykuje się trochę zmian graficznych i ogólnie całego działania troszeczkę tych streamów i również chciałbym bardzo, bardzo pozdrowić i bardzo wyróżnić osobę, która tworzyła nowe emotki właśnie na rok 2022. Dzięki Jay, to o Tobie mowa. Zapraszam Was bardzo serdecznie na jej Instagrama, link w opisie. Zrobiła naprawdę świetne emotki, cały pakiet i sądzę, że tych emotek będzie może z czasem dochodzić, jeśli się tam jeszcze lepiej dogadamy, więc zapraszam Was bardzo serdecznie, wbijcie na jej Instagrama. Robi naprawdę, naprawdę świetną robotę, więc tutaj naprawdę stokrotne dzięki. I teraz też chciałbym powiedzieć o kolejnym projekcie, który wchodzi na 2022 rok. Jak sami możecie wiedzieć, razem z Dawidem, no i ogólnie chłopakami, mamy założony jakby label po prostu muzyczny Kolbkorp, gdzie wszystkie filmy w sumie w tej chwili wychodzą spod znaku Kolbkorpu troszeczkę. Na rok 2022 postanowiliśmy na nowo wystartować z projektem. Został stworzony nowy kanał Kolbkorpu, na który będą co kilka dni pojawiały się reuploady naszych starych, no i jednocześnie tych wybranych nutek i będzie to dla nas czas po to, żeby stworzyć nowe rzeczy. Podlinkuję Wam ten kanał oczywiście w opisie, więc też bardzo Was zapraszam do subskrypcji. I z tego miejsca również chciałbym bardzo, bardzo podziękować i bardzo pozdrowić osobę, która stworzyła nowe logo na kanał Nowej Kolby. Jeśli to oglądasz, to bardzo, bardzo Cię pozdrawiam i bardzo Ci dziękuję. A jeśli tego nie oglądasz, no to nie wiem, do kogo ja gadam. W każdym razie wiedz, że jesteś świetna.
No i przede wszystkim w roku 2021 poznałem sporo ludzi, kilkoma osobami również poprawiłem relacje i chciałbym w tym miejscu po prostu podziękować każdemu, dosłownie każdemu, z którym miałem okazję robić cokolwiek, miałem okazję rozmawiać, grać i ogólnie z osobami, z którymi przeżywałem tak naprawdę ten rok 2021, no ogólnie po prostu za wszystko. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. I oczywiście również chciałbym podziękować widzom za oglądanie moich kanałów, naszych kanałów i naszych streamów, więc wszystkim bardzo dziękuję. No i co, oczywiście liczę na to, że rok 2022 będzie jeszcze bardziej produktywny, jeszcze bardziej kreatywny, poznam jeszcze więcej ludzi, zaostrzę relacje z większą ilością ludzi i po prostu będzie to się lepiej toczyło. Liczę na to, że będzie więcej współprac, bo też będę miał więcej czasu, ponieważ skończę w końcu szkołę, oby i najpewniej pójdę na studia, więc zobaczymy. W każdym razie ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie nas ogólnie, wszystkich. Dziękuję Wam za cały support, który daliście temu kanałowi, ponieważ bardzo, bardzo mało hejtu się na ten kanał ogólnie wylało, co oznacza, że raczej robię te filmy dobrze i raczej lubicie oglądać te filmy. W każdym razie bardzo wszystkim dziękuję i do zobaczenia w nowym roku. Cześć!